Drodzy, drogie koleżanki i koledzy, generaluszki, jeśli mogę tak się wyrazić, i generalodzy oraz inni zaproszeni goście, którzy wprawdzie nie są generalogami, ale są z nami związani na dobre i na złe. Chciałoby się zacząć tak. Przez 10 ostatnich lat gromadziliśmy się w murach Łódzkiego Domu Kultury od czasu powstania Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski. Minęło właśnie 10 lat w tym roku. W związku z tym serdecznie witamy wszystkich Państwa na uroczystościach obchodów naszego dziesięciolecia. Współorganizatorami tej uroczystości są Łódzki Dom Kultury oraz Archiwum Państwowe w Łodzi, których to przedstawicieli gościmy na sali. Naszej konferencji towarzyszą dwie wystawy. Wystawa jubileuszowa, na którą składają się krótka historia Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski oraz zdjęcia i dokumenty pochodzące z archiwów prywatnych naszych członków dotyczące Łodzi, złote oraz różne inne, które były cenne dla nich i dla nas. Zdjęcia na tę wystawę udostępnili Wiesław Dymianiuk, Jerzy Kaźmierczak, Iwona Małtaszyńska, Krzysztof Malinowski, Witold Nakielski, Ewa i Piotr Słowikowscy, Andrzej Płoczek oraz kolega Mariusz Momont z Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Projekt graficzny i redakcja techniczna wystawy są autorstwa Mieczysława Ołtaszyńskiego oraz grafika Łódzkiego Domu Kultury pana Krzysztofa Miniaka. Wystawa ta znajduje się w głównym holu, tuż przy wejściu do Łódzkiego Domu Kultury. 6 plansz. Bardzo Państwa zachęcam w wolnym czasie do... Po lewej stronie od wejścia, jak się wchodzi, po prawej, jak się wychodzi. Druga wystawa, dostępna tutaj w sali kawowej, przedstawia kolekcję medali i odznaczeń Henryka Brzyszcza, który jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, a od 2002 roku burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego. Pan Henryk od ponad 30 lat pasjonuje się fanerystyką, kolekcjonuje polskie ordery i odznaczenia. I w swojej ekspozycji zgromadził już ponad 400 polskich orderów i odznaczeń, zapoczątkowując w ten sposób kolekcję pokoleniową. Do najciekawszych należą ordery wojenne Virtuti Militari, ordery Odrodzenia Polski, krzyże waleczne, krzyże zasługi oraz inne, których historia jest związana z dziejami narodu polskiego, jego walką o niepodległość i wysiłkiem przy odbudowie ojczyzny. Prezentowane medale na naszej wystawie pochodzą z dwóch okresów. Lata 1705-1795, 1807-1831 oraz okres II Rzeczpospolitej. Wystawa jest dostępna tutaj po lewej stronie, także bardzo Państwa zachęcamy w czasie przerw, w wolnym czasie do zapoznania się z obydwoma wystawami. Na korytarzu drugiego piętra, na którym się teraz znajdujemy, dostępne są również, o czym się już Państwo zapewne przekonali, zobaczyli, stoiska z wydawnictwami. Po pierwsze, wydawnictwa naszego regionalnego Księży Błyn, które specjalizują się, ale nie tylko oczywiście, nie tylko dlatego, że od tego był, znaczy taki był początek, a w tej chwili
pojawiła się cała masa wydawnictw dotyczących innych regionów, innych miast. W każdym razie są to książki regionalne, architektoniczne, historyczne. Oprócz tego stoisko Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo oraz stoisko firmy Pelcoft, autorów genealogicznego programu komputerowego Drzewo Genealogiczne. W zasadzie jedynego polskiego, czysto polskiego. Serdecznie witamy na naszych obchodach zaproszonych gości, a w szczególności przedstawicieli instytucji współorganizujących z nami nasz jubileusz. Towarzystwo
Chajeckiej. Dziękuję bardzo. Czy kogoś pominęliśmy? Kogoś. Bardzo serdecznie witamy mieszkanków Bytowa. O. Bardzo serdecznie witamy dzisiejszych naszych wykładowców. Będzie to pan dr Piotr Machlański z Muzeum Tradycji Niepodległościowych, pan dyrektor magister Piotr Zawilski oraz pani Agnieszka Janik oraz Elżbieta Czajka z Archiwum Państwowego w Łodzi, pan Dariusz Stęcki z firmy Persoft oraz dr Tomasz Lewski z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jeszcze raz witamy serdecznie wszystkich przybyłych gości, w tym także nasze koleżanki i kolegów z TGCP. To jest wasze święto. To jest nasze święto. Przez skromność, tak. Zdecydowanie nasze święto. Teraz jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Otrzymaliście Państwo w momencie rejestracji tak zwane pakiety uczestnika. Są one różne. Każdego, zawierają wspólną część. Różnica jest w dodatkach. Te pakiety powstały dzięki życzliwości Dyrekcji Miejskiego Domu Kultury, Archiwum Państwowego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, Gminnemu Centrum Informacji w Konstantynowie Łódzkim oraz za pośrednictwem księgarni Mike, która rozprowadzała publikacje, pochodzą również wydawnictwa głównego architekta miasta Łodzi. Mamy nadzieję, że pakiety sprawią Państwu przyjemność. Można się wymieniać. Zanim oddamy głos naszej pani prezes Iwanie Łabdaszyńskiej, kilka słów o porządku dzisiejszego dnia. Każdy z Państwa dostał program dzisiejszej konferencji, także można tam sobie zerknąć. Natomiast my tutaj kilka słów powiemy. Najpierw za chwilę będzie wystąpienie jubileuszowe. Potem wręczenie wyróżnień i dyplomów. Następnie okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości oraz przedstawicieli towarzystw genealogicznych. A następnie, jak już wysłuchamy wszystkich życzeń i gratulacji, zejdziemy wszyscy na parter przed główne wejście do Łódzkiego Domu Kultury i tam zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. To jest takie miejsce, gdzie będzie można się ustawić, gdzie wszystkich będzie widać, także bardzo serdecznie zapraszamy później, żebyśmy tak sprawnie sobie zeszli, a później sprawnie wrócili tutaj do zewnątrz. A jak wrócimy, zapraszamy wszystkich gości na degustację jubileuszowego tortu. I to rozpocznie godzinną przerwę kawową, także będzie można się napić herbatki i porozmawiać. I obejrzeć wystawę i zobaczyć, co jest w tej stronie. A po przerwie kawowej nastąpi pierwszy cykl wykładów, który potrwa do godziny 15. A o godzinie 15 mamy zaplanowany obiad, przerwa obiadowa. Osoby, które wykupiły karnety na obiad, prosimy o udanie się do położonej na pierwszym piętrze restauracji. Poprosimy. Teraz na razie prosimy, żeby zostali. Dobrze. Dobrze, zgadzam się. Punktualnie.
Ewentualnie o godzinie 16 rozpoczniemy w tej sali drugi cykl wykładów. Uwaga, w stosunku do tego, co Państwo otrzymaliście wydrukowanego, nastąpiła zmiana programu. Ostatni wykład jest zamieniony ze względu na chorobę wykładowcy. Tylko jest napisane. Ostatnim wykładem w dniu dzisiejszym będzie wykład pani Elżbiety Czajk z Archiwum Państwowego w Łodzi, Akta Sądowe w Archiwum Państwowym w Łodzi jako uzupełnienie badań genealogicznych. W tej chwili prosimy panią Iwonę Bartoszyńską o zabranie głosu. Będziecie mnie robić, tak? Uważaj, bardzo serdecznie Was wszystkich witam. Chciałabym parę słów powiedzieć po prostu o naszym towarzystwie. Formalnie, nieinformalnie spotkaliśmy się w 2006 roku już. Przy czym było to spotkanie, były to spotkania w różnych miejscach, na zasadzie a to w restauracji Katowy, a to w restauracji Krysowa, a to jeszcze w wielu różnych miejscach, po prostu tam, gdzie udało nam się siąść tą grupką osób i co dobrze wiadomo, mówić o tym, co chcemy utworzyć i o tym, prawda, o genealogii. W każdym razie pierwsze spotkanie odbyło się w kawiarni Kresowej w marcu 2006 roku. Zarejestrowaliśmy się dopiero praktycznie rok później i zaczynają się dziury w kamieniu. Ale ja bym sobie zerkała na obrazki. W każdym razie, proszę Państwa, od 2007 roku zaczęły nas gościć, przytulił nas na siebie Łódzki Dom Kultury, z którego pomocy różnego rodzaju korzystamy. Z naszą zresztą w dniu dzisiejszego. Liczymy 67 osób, w tym mamy 5 członków honorowych. Mieciu, przesłuchaj. Wśród zaproszonych gości, proszę Państwa, było wiele osób z zewnątrz. Przede wszystkim obecni tutaj przedstawiciele, pan dyrektor, przedstawicielka Archiwum Państwowego w Łodzi. Był pan ksiądz Dąbrowski z Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi. Docierały do nas jeszcze inne postacie, które wniosły bardzo dużą wiedzy, mianowicie pan Ryszard Bonisławski, który może mówić dużo na temat właśnie ludzkich parafii, na temat naszego miasta, na temat ludzi, którzy prawda, są związani z naszym regionem i będziemy mieli przyjemność gościć go, albo on nas będzie gościł, mianowicie jutro podczas spaceru po Łodzi. Przede wszystkim jednak skupialiśmy się na tych podczas tych spotkań na pracach, wypowiedziach naszych członków, gdyż to chyba było najbardziej dla nas istotne, kto czym się zajmuje, z czego korzysta, z jakich źródeł korzysta. I proszę Państwa, różnego rodzaju odbywały się te spotkania, miały różny charakter. Były to również spotkania plenerowe, które doskonale członkowie TGCP pamiętają, bo były tam i bardzo ważne sprawy poruszane. Dużo się dowiadywaliśmy o historii danych miejscowości i o ich mieszkańcach, ale też było jeszcze szereg różnych przygód. Ja tylko rzucę hasło dla tych, którzy uczestniczyli. Pamiętają pamiętny deszcz i naszą koleżankę, która miała spódniczkę z wełny i ta spódniczka jej się tak wydłużała. W końcu sięgnęła ziemi i tam szła, prawda, trzymając ją ku górze.
nie było innej metody. Księże w tej studniczki też był pokaźny. Także doszliśmy, tak jak Państwo widzicie, rozmawiający w modlitwie. W Łodzi było duże spotkanie, to było spotkanie z okazji trzeciej rocznicy. Potem Łęczyca Tum, czyli spódniczka w Sulejowie. Spotkanie to organizował nasz kolega, pan Jan Chrzanowski. W Oporowi, Kuchni, w Sieradzu, w Kosztanowie i Warcie, Turku i okolicach. Przy czym zasada tych spotkań jest taka, że praktycznie organizatorem jest osoba, która w tym rejonie, jeżeli nie mieszka, to jest z tym rejonem związana i również z historią jego rodziny. Również organizowaliśmy różnego rodzaju wycieczki, spacery okolicznościowe, między innymi do łódzkich cerkwiach. Odwiedzaliśmy nasze łódzkie, piękne cmentarze. Proszę Państwa, współpraca istnieje również z takim państwowym w Łodzi. Tutaj wrzuciłam widok, znaczy chciałabym zwrócić uwagę na naprawdę wielką pracę pani Agnieszki Janik, która przygotowała wystawę w Łódzkim Archiwum pod tytułem Lakielscy Wieliszkowie, historia rodziny z Łodzią w tle. Przy czym większość materiałów na tą wystawę udostępnił nasz kolega, gdzieś tu jest, ale nie wiem gdzie. W każdym razie Witold Nagielski. Tak samo Łódzkie Archiwum Państwowe zorganizowało konkurs Ja i moja rodzina w porozumieniu oczywiście z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, również pani Agnieszka ma swoje dzieło. Mianowicie nas poproszono o uczestnictwo w jury tego konkursu i pierwszy raz w życiu członkowie tego jury przeżyli takie mocne momenty. Wpłynęło bardzo, bardzo wiele prac. Trudno było w ogóle jakoś w jakiś sposób zakwalifikować. Pani Agnieszka latała między tymi pracami, też miała troszeczkę, prawda, kłopotu z tym, ale dzieciaki, które potem się pojawiły tam na sali, jak otrzymywały nagrody, słuchajcie, to była taka frajda dla tych dzieci. One tak to mocno przeżywały i rzeczywiście te prace, większość tych prac była naprawdę na przyzwoitym takim poziomie, poruszały. Widać, że dzieciaki w ten temat po prostu zaczynają chodzić i bardzo długo fajnie, jak prawda udało się to tak troszeczkę, prawda, wejść w te środowiska, budzić troszeczkę młodszych dzieci i młodzieży. W tym roku uczestniczyliśmy również w łódzkich senioraliach, przy czym pierwszy raz to zrobiliśmy, prezentując z naszej strony wykłady związane z genealogią, a więc przede wszystkim wprowadzeniem podstawy genealogii, jak na ten temat powolutku zacząć wdrożyć, oraz wykład o programach genealogicznych, które zgłosił Krzysztof Piecki. Uczestniczymy oczywiście w różnych projektach genealogicznych, wiadomo, projektach zasięgu ogólnopolskim. Nie będę tych projektów wymieniała, bo wiadomo, że jest jej bardzo wiele. Państwo, którzy jesteście tu na sali, doskonale sobie zdajecie sprawę, jakie. W każdym razie wielu członków naszego towarzystwa w projektach praktycznie uczestniczy. No taką osobą, która naprawdę zasługuje na wyróżnienie i którą większość z nas zna, jest Eliza Panienka. Ona ładnie parę lat temu zaczęła zajmować się, co to teraz to powinnaś mówić jeszcze, Eliza. O kolei. No, w każdym razie indeksacja, bo ja zaczynam się pędnić, bo mam parę słów tylko. Witam wszystkich serdecznie. Chciałabym powiedzieć, jak to się zaczęło. Zaczęło się od tego, że zaczęłam pracę i powinnam z nią ze sobą zrobić. No i zaczęłam krążyć po archiwach.
później tak było, że pracownicy archiwów zapytali mnie, czy ja przypadkiem nie mam zamiaru zamieszkać w archiwum. Bo już no, po prostu spędzałam tam czas, dana. Tak pracownicy, no szłam do pracy po prostu. W tamtym czasie bardzo dużo pomagałam generalom z zagranicy, z innych regionów, no bo po prostu kręciło mnie to, lubiłam to robić. A przy okazji dla mnie taką nagrodą było, ponieważ miałam w rodzinie obszarzy i jeżeli ktoś miał, to wie jak to się szuka, dla mnie taką nagrodą było, że po iluś tam godzinach siedzenia znajdowałam czasami jeden akt dotyczący mojej rodziny. Była dla mnie taka nagroda. Często zdarzało się tak, że jak ktoś mnie poprosił, komuś szukałam, co nawet bym nie pomyślała, żeby dla siebie tam szukać, to też oczywiście znajdowałam tam coś dla siebie. No i tak to trwało do praktycznie 2007 roku. No i w 2007 roku kiedyś przez przypadek weszłam na genetykę i znalazłam nazwisko. Nazwisko mojego przodka. Nie wiedziałam, że to jest mój przodek, ale tak się właśnie zaczęła moja indeksacja. Że zaczęłam wszystkie parafie w obrębie księstwa Łowickiego indeksować. Bo mówię, bo to nie ma sensu przeglądać oczy, bo no, lepiej to spisywać. No bo ta indeksacja nie była tak łatwa, prosta jak teraz. Bo teraz to ktoś może sobie to w domu, na komputerze od razu. Ja chodziłam z zeszytem do archiwum, spisywałam z indeksów. Wracałam do domu, przychodziłam później do archiwum, przeglądałam te metryki, czy tam się zgadza, czy nie zgadza. No, później trzeba było to jeszcze wklepać w komputer. Ale robiłam to z chęcią, ponieważ pierwszy przodek mój, do którego dotarłam, znaleziony był w genetyce. Jeszcze wtedy nas było chyba 12 osób, co interesowało, może trochę więcej, w granicach 20. Poszłam tym tropem i właśnie tak się zaczęła moja indeksacja. No mało mi było tej indeksacji, no bo przecież co to? No to później chyba ze 2 lata chodziłam do pana dyrektora Zawiskiego i dulczałam. Czy można by było coś takiego ewentualnie, nie? No w końcu pan dyrektor chyba miał tak dosyć, że wyraził zgodę. Wyraził zgodę na to, żeby można było fotografować. No i tak się zaczęła moja współpraca z archiwum. Trwa 5 lat już. Co prawda brakuje mi w tej chwili indeksacji, no bo nie mam już siły i czasu. No bo jak fotografuję, no to później trzeba to jakoś tam uporządkować. Ale czasami tam na pół godzinki, w tej chwili nie. Przerwę mam w tym wszystkim. Ale tak na pół godzinki chociaż sobie muszę usiąść i to poindeksować. Tak po troszeczku chociaż sobie. Jeszcze powiem Państwu taką ciekawą sytuację. W indeksowaniu pomagała mi moja wnuczka, która chodziła do pierwszych klas. Moja wnuczka potrafi już odczytywać strukturę aktów, ale musiałam jej zabronić, ponieważ ona z niechęcią zaczęła do szkoły chodzić. Bo odpowiedź jej była tak, babcia, ty masz dobrze, ty możesz sobie robić to, co lubisz, czytasz sobie te akty, różne historie, a ja mówię, muszę iść do szkoły. No i niestety, musiałam ją od tego odgonić. Będzie większa, będzie chciała. Natomiast interesuje się też tym, bo nieraz jak jesteśmy gdzieś na cmentarzu, i zobaczy nazwisko, no nie jest moja godzina. Ona zaraz robi zdjęcie, mówi, może kiedyś się przyda. To już takie chyba rodzinne sprawy. No mąż też już musiał się pogodzić, że mnie przeważnie w domu nie ma. Nawet później doszło do tego, że męża zaczęłam to troszkę wciągać, zaczął ze mną troszkę jeździć do Łowicza. Nauczyłam go tam na skanerze, żeby mi pomagał. No i nawet spodobało się mężowi, zaczął tam też prawdy czytać, mówi, jakie tu ciekawe rzeczy piszą, nie? No właśnie, bardzo ciekawe czasami. Ale to się szczególnie odkrywa, jak się indeksuje, jak się czyta całe akty. Także zachęcam Państwa do tego, aby indeksować. Jak fotografuję, jest co indeksować. Zachęcam do współpracy. Nie wiem, co więcej powiedzieć, no.
po prostu w tej chwili, no to już tak mogę powiedzieć, że to jest gorsze jak narkotyk chyba, bo z narkotyku można się chyba jeszcze jakoś tam wyleczyć, są jakieś sposoby, ale od neurologii to już raczej chyba nie można. Mogłam takie, no, wkrótce odpowiedzieć, jak to się zaczęło i dziękuję Państwu za przybycie. Proszę Państwa, ponieważ była spadka makabryczna tutaj na początku, zwłaszcza, no, tak troszeczkę nieładnie to wyszło wobec Wrzątka Wrączaka, pierwszego składu zarządu, bo od razu przeskoczyłam już do tego, co się dalej działo, więc tu jest powtóreczka z przodu, z początku. Mianowicie, słuchajcie, tutaj gościmy, no kogo gościmy? Gościmy przede wszystkim Piotra Młynarczyka, pierwszego prezesa naszego towarzystwa. Bardzo intensywnie pracował przez półtora roku. Rzeczywiście to był taki moment mocny, kiedy naprawdę nastąpił rozruch tego towarzystwa. W skład pierwszego zarządu wchodził, właśnie nie wchodził, bo nie chciał wejść, mianowicie Waldek Wrączak. Jeśli mówić o Waldku, to może trwać bardzo długo. Przypuszczam, że prędzej czy później Waldek nie wytrzyma i tak tu wskoczy i powie co nieco. W każdym razie, moi drodzy, to była taka lokomotywa rzeczywiście tego towarzystwa. No właśnie, takie minimum. Jeśli chodzi o skład zarządu, to mamy tutaj moją osobę jako sekretarza, Krzysztofa Kisyka jako skarbnika. Mamy w składzie zarządu był Tadeusz Hejsman. No niestety stan zdrowia nie pozwala mu już na pracę, bo żadną pracę, bo stan choroby, znaczy zdrowie jest bardzo, bardzo poważny. Czyli no niestety nasze drogi troszeczkę się rozeszły, co nie znaczy, że nie pamiętamy. Również Witold Zamachowski. Mianowicie początkiem zarządu, nie wiem czy tu jest, czy się schował, bo on taki ma zwyczaj chowania się i nie przyznawania się. A w skład komisji rewizyjnej wchodził wytrwale pracujący w TGCP Krzysztof Okunicki, który był przewodniczącym wtedy, i dwaj panowie, Andrzej Grobelek i Jerzy Nełcho. I teraz, a tu na zdjęciu, takim trochę niewyraźnym, jest nasze spotkanie Kresowej. Wystrój tej restauracji był bardzo fajny, taki miły, słuchajcie, taki właśnie od generałowie podchodzący. Niestety ta restauracja już nie istnieje. A na zdjęciu widzimy Kasię Benderkę, nie ma jej na sali, też dobry duch TGCP. Tak się jednak złożyło, że kiedy już tak na serio zaczęliśmy działać, Kasia urodziła bliźniaki. I potem to życie jej troszeczkę poszło innym torem. To również tu na zdjęciu mamy, no kogo, jak kogo, wiadomo, Waldka Wrączaka, Andrzeja Grobelka, Jacka Kubisa, których też nie ma, a szkoda, bo mógłby skoro powiedzieć o swoim bieganiu po różnych instytucjach, żeby załatwić nas zarejestrować. Piotra już wspominałam, Krzysztofa wspominałam, Piotr Szkutnik, nie wiem, też go nie ma. Witold Świętosławski, Sławomir Zagórowicz, Krzysztof Zieliński. I to miała być taka czołówka, słuchajcie, na przykład ta czołówka zrobiła się gdzieś tam w środku. I teraz, Wiebek, pokaż mi drugie. Nie, to lecimy tak, jak rozmawialiśmy o projektach. Tutaj, to poprzednie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o No Waldek. No. W tamtym okresie powstał, no to Bimowa cały czas, no. Tak. Myślałem, że już... Nie, dzisiaj. W każdym razie powstał w tamtym okresie, na samym początku, program telewizyjny Sekrety Rodzinne. Jak coś pokręcę, to proszę prostuj.
każdym razie Wadek został zaproszony przez firmę produkującą ten warsztat, produkującą ten program o charakterze, jakby to nazwać, bo on nie był stricte rozrywkowy, ani stricte genealogiczny. On był taki 50-50. Na początku występowałeś w roli konsultanta, ciągnąc ze sobą wielu generałów do współpracy, między innymi z naszego towarzystwa, chociażby chociażby, prawda, Piotra, osobnictwo, też prawda. W każdym razie wkrótce tak rozrabiał tam w studio telewizyjnym, tak pozaginął wiele osób, jeśli chodzi o, wydaje mi się, że niektórzy się gubili, jeśli chodzi o generałowie. W każdym razie często pewne rzeczy, sytuacje prostowałeś, nie mówiąc już o tym, że potem siadłeś przed kamerą i kamera, tak wiesz, powoli osuwałeś, wiesz. To tylko nasz spisek wspólny. Tak, wspólny spisek, tak. Proszę Państwa, oprócz tego uczestniczyliśmy w wielu różnych takich lokalnych projektach, mianowicie współpracowaliśmy z Muzeum Fabryki w projekcie Drzewa Przeszłości. Potem zajęliśmy się trochę dokumentacją cmentarza regionu łódzkiego, tutaj, w którym wiódł Krzysztof Nic, nie wiem, czy już wyszedł, czy nie. W każdym razie, no, to mimo kasztu przeziębienia dotarł, ale rzeczywiście kolega zasługuje na brawa za swoją działalność. Również zajmowaliśmy się przeglądem prasy łódzkiej. No i taki mały projekt, księgi mówią, bo zrezygnowaliśmy z niego, bo w skali ogólnopolskiej ten program, prawda, potem był rozbudowany. I teraz tak. No, ten temat to Państwo zapewne znacie. Mianowicie wielu z nas uczestniczyło w różnych ogólnopolskich, lokalnych akcjach wykupywania ksiąg archiwalnych. Najstarsze chyba i na świecie to była chyba wykupiona księga przez Wrocław. Nie we Wrocławiu. Ale z wykupionych. Z wykupionych chyba, bo tutaj nie ma, tylko wspominam o tym. Tam Grzesiu Mędyka, ty, ja byliśmy w archiwum. O, to chyba widzisz. No, proszę, tu jest do palca. Czyli trójkę. No, właśnie. Fizycznie wykupił Wojtek. Inspiracja była, że tak powiem, obopólna. Natomiast Grzegorz Mędyka, Big Disk, jak to pamięta jeszcze. Będzie, ale będzie dopiero około 12. Big Disk zorganizował nam świetną oprawę przy przekazaniu tych ksiąg do archiwum diecezjalnego. Archiwum diecezjalnym we Wrocławiu. W międzyczasie była też. Kilka akcji, między innymi wykupienie XIX-wiecznej księgi parafii w Jedniej w Rzeźnicy. To mieliśmy przekazać Państwu wspólnie. Też tutaj widać Wojtka, widać Jacka Kubisa, który jest tajemniczą postacią w życiu naszego towarzystwa. Kogo my tam mamy? Pana dyrektora mamy. Mamy jeszcze Witka Mazuchowskiego. Piesyka. No, jakby bez piesyka. Z kolei stosunkowo niedawno przekazaliśmy na rzecz Muzeum Miasta Pabianic księgę, spis pracowników firmy Kindlera z lat 91-24. Księga o tyle ciekawa, że... A co ja powiedziałam? 1894. Okay. Księga naprawdę zawiera moc danych i bardzo istotnych na wymiaru, tak nawet mówiąc, czyli Fabianice powinny tam trochę poskrobać w tym temacie. No a tutaj to takie, te inne rzeczy to wiadomo. Fora genealogiczne, portale społecznościowe, wiele osób tam. Wydarzenia na stronach internetowych, opracowania oraz wykazy nazwisk, które są wykonywane w oparciu o takie niższe nakłady. I tutaj taki ukłon do pana dyrektora. Ja wiem, że już nie ma tego nakładu, ale tej książki, książka o milicjantach, prawda, którzy zginęli. Zginęli właśnie tam Katyn Hatchin w
tak dalej. Bo to byłby świetny zaczyn dla genealogów, jakby to dotarło do nich, do zrobienia jakiegoś większego opracowania. Bo padają tam nazwiska, bo ja miałam tą książkę krótką w ręku, ale padają nazwiska ludzi, którzy zginęli. I o jednych jest tam bardzo dużo, o innych prawie nic. A przypuszczam, że w środowisku genealogicznym są osoby, które trafiając na to nazwisko i na tą malutką tam skałdzóweczkę, bo tam tych danych prawie tak prawda kropelka jest, to może powstałoby, poszłoby to w drugą stronę. Zostaniecie Państwo w PDF-ie. No właśnie, słuchajcie. No i tak, no co ja mam Państwu powiedzieć jeszcze? Różnego rodzaju plus 10 lat, to nie da się rady, prawda, wszystkiego skumulować. W każdym razie braliśmy udział w wielu konferencjach organizowanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Archiwum Muzeum Archidiecezjalne w Łodzi, w Archiwum Państwowym w Łodzi, w pierwszym kongresie Towarzystw Naukowych w Warszawie. No i tak jak tutaj jest zdjęcie właśnie podczas uroczystości, które się odbywały, konferencja, która się odbywała w Archiwum Archidiecezjalnym Łódzkim. No i tak jak już tutaj padło, mamy bardzo różnorodne zainteresowanie, nie tylko generalnie, też często się to jest to powiązane. A więc Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Rotary Club, Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhalickiej, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki. No i tutaj Witek Mazuchowski się kłania Państwu. Był on założycielem naszej strony internetowej, która ostatnio nam szwankuje to dosyć mocno, ale musimy znaleźć jakiegoś chętnego, może interes jakiś zrobię przy okazji, słuchajcie. Szukamy jakiegoś takiego prężnego informatyka, który bez pieniążku będzie uczynał pomoc. Czy nie no, może również generalogom, no i już no. Pomógłby nam tą stronę jakoś, no, ogarnąć. Stronę jako taką prowadzi od wielu lat. A wiecie co, bo to też nie zapomnij kliknąć dalej. Więc tak. Powstało szereg opracowań, artykułów i wydawnictw poszczególnych członków GCP, przy czym nie są to takie dzieła, jak w przypadku Wielkopolskiego Towarzystwa Wielkopolskiego, bo to macie opracowane, wydrukowane i w ogóle. Mianowicie Krzysztof Ochnicki zrobił opracowanie cmentarza w Butowie. Bardzo ciekawe rzeczy. Kasia Wenderka, żałujemy, że jej nie ma, opracowała z kolei rodziny młynarskie w centralnej Polsce na przykładzie rodzin Wiesaków i Molenów. Ja tylko takie hasełka tu rzucę. Pan Bolesław Pawlak opisał historię Warty i jej mieszkańców, przy czym trzeba przyznać, że aż się prosi, żeby te materiały zostały opublikowane i ruszyły w świat. No takie inne tam opracowania dotyczące Kresów, Siemianówki, czy tam prawda, Siemianówki reklam, ogłoszeń, czy też odnośnie II wojny światowej, czyli tak troszeczkę skaczemy tematycznie. Tadek Eisman, o którym wspominałam, napisał, opublikował dwie książki o rodach Eismontów. To była bardzo ciekawa praca, wydana przez w ramach pracy materiałów historycznych Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Mianowicie dla genealogów świetna rzecz, bo zawiera katalog mikrofilmów, które znajdują się w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi. No, to jest taka perełeczka, ciężka praca wielu osób, z tym naszej koleżanki Krystyny Wróblewskiej Jakubowskiej. Mamy tu kolegę również Jana Tamtego Szanowskiego na sali,
który napisał do swoich wnuczek, a wnuczka nie pamięta, napisał bardzo ciekawy sposób historię Łodzi do 1865 roku. I proszę Państwa, tam jest bardzo dużo zdjęć, obrazków, czyli chyba ta metoda, która najprędzej teraz dociera do młodych ludzi. No i wiadomo, u Państwa jest to samo. To nie wiem, jak słuchać, jak Twoja książka jest, chodzi mi o książkę Historia Łodzi, jest dostępna, gdzieś można ją nabyć. Była w sprzedaży w księgarni na ulicy Andrzeja. Jest księgarnia, która zajmuje się... Tak, księgnikę, tak? Księgę, ja muszę powiedzieć. Jak w tej chwili. Bardzo nie ma. Popularna wykupowana, ja nie wiem jakie jest. W każdym razie, jeżeli Państwo traficie, a macie w domu, czy w rodzinie dziadkę, która interesuje się za bardzo historią Łodzi, to ta książka potrafi wciągnąć. Warto do niej zaleczyć. No i oczywiście wiadomo, organizacja związków rodzinnych to jest nagminne. To już tutaj na sali widzę wiele osób, które organizowały tego typu imprezy. No to jest akurat imprezy, znaczy zjazd rodzinny, rodziny zakupów i klientów, którą organizował właśnie Bolek Prawda. Też go z nami nie ma, bo jest poważnie chory, to jest już pan w zapracowanym wieku. W każdym razie, słuchajcie, pomysłów i multu. Takie książeczki każda linia dostawała po swojej linii. Po polsku zaczynam mówić troszeczkę kręcić. W każdym razie odpowiednie oznakowanie kolorkami danej linii, prawda, żeby widzieli, prawda, z kim najprędzej możemy być powiązani. No, nawet nie będę Państwu przytaczać, bo przy marudze, ale pomysły są świetne. Zresztą, no tu wielu z Was już również wiele takich pomysłów miało podobnych. A to no, wiadomo, kontakty z mediami, to wszędzie jest dalej, kontakty z telewizją, od czasu do czasu robimy roli gwiazd, w cudzysłowie, i dalej co? I dalej, no to wiadomo, słuchajcie, takie oficjalna rzecz, to było spotkanie integracyjne 19 kwietnia 2008 roku, które odbyło się w tej sali. No, jakie były efekty, to nie będziemy wracać do tego. W każdym razie przedstawiciele poszczególnych towarzyszy się tutaj spotkali i omawiali, jak będziemy dalej działać. Tak jak te zdjęcia były wyraźniejsze, to trochę tych lat przybyło, słuchajcie, bo to czasami wygląda tak troszeczkę inaczej. No i takie hasło, współpraca. Proszę Państwa, co tu mówić? Na różnych płaszczyznach ze sobą współpracujemy, nawiązujemy kontakty, wymieniamy się swoimi prezentacjami, w sensie wiedzimy, dajemy wykłady. No o tym, że te sprawy są takie dosyć żywe, że się poszczególne towarzystwa tak całkiem nie zamykają same w sobie, świadczy chociażby fakt. Propozycja na przykład tutaj kolegi Macieja Roga, a wiecie, może ja wam tu coś niecoś nakręcę. Z tej okazji, my byśmy nie mieli śmiałości się zwrócić o pomoc. Mariusz zobowiązał się, ponieważ nikt nie robi z nim dzisiaj, to Mariusz ma z Pomorskiego Towarzystwa z kolei stwierdził, ucieczmy was wszystkich. To są już takie te dodatkowe efekty naszej współpracy, ale miło po prostu widzieć tutaj wiele znajomych ludzi i wiedzieć, że w każdej chwili możemy się do siebie zwracać o jakąś pomoc, samym udzielić pomocy. No i tak, tak. No i na tym skończę. W każdym razie dziękuję. Nie wiem, chciałbym dalej. Niestety niektórzy z naszych kolegów i koleżanek
odeszli na zawsze. Chcieliśmy ich w tej chwili również uhonorować takim pożegnaniem, wymieniając ich z imion. Aurelia Adamska, Maria Kowalska, Ewa Stawierska, Danuta Szynkę, Jan Kuciejarz, Adam Molenda, Bogdan Pietrzak i Bogdan Welk. Dziękuję. Sławomir Zagórowicz, Krzysztof Zieliński. To są te osoby, które wzięły udział w pierwszym spotkaniu w marcu 2006 roku. Bardzo proszę. To było to zdjęcie, tak? Z kresowcem. Teraz taki odważny nie będę, powiedział kiedyś, bo kiedyś tak. No.
się tak. Znaczy, ja wspominam bardzo fajnie te czasy. Takie wręcz kłótnie czasami. Jak my się mamy w ogóle nazywać? Bo łódzkie towarzystwo genealogiczne jakoś się nam wydawało takie trywialne, więc trzeba było wymyślić coś innego. Jeden z pierwszych pomysłów to było towarzystwo genealogiczne środkowej Polski. Tak, ale tam też nie było. Ale teraz mieliśmy chyba około 6 i tak to TGCP nam fajnie tak, w którymś momencie wpadło. Potem były przeboje z naszym logiem. To najwięcej to Witek mógł było powiedzieć, że wymyśliliśmy sobie to logo, a potem się okazało, że to jest symbol wymyślony przez jakiegoś tam Walijczyka i sobie wyobraźcie korespondencję do pana Johna Deryta, czy jakoś tak się nazywał chyba, o to, że nam pozwoli za darmo tego loga używać. Na szczęście zgodził się, ale chyba się ucieszył, że ktoś chciał ten jego symbol wykorzystać. Był warunek, że ma być podpisany, że to jest jego autorstwo. Tak, ale taki warunek to był akurat łatwy do spełnienia. Więc, to były no, naprawdę fajne czasy. Też Iwonka tak przemknęła nad tym spotkaniem integracyjnym, które się tutaj odbyło. To też wymagało dużo pracy i jakby pogodzenia, powiem tak, wielu charakterów na spotkaniu. I niech to wystarczy za komentarz do spotkania, ale spotkanie naprawdę bardzo fajnie się odbyło i nadało jakiegoś tam większego, duży impuls i też to, o czym wspomniała Eliza. O ile teraz jest łatwiej niż było te 10 lat temu. Ja się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj przyjechać, nie będę więcej wędził. Waldek jeszcze swoje na pewno powie, on wie ciekawiej, więcej na ten tematy, więc dziękuję bardzo. Waldku, teraz dziękuję. Proszę Państwa, zanim Waldek zabierze głos, to ja się zwracam do Ciebie z prośbą, bo ja tu przeleciałam, to jest taki skrót wszystkiego. Ktoś może powiedział o tym etapie 2002-2006. Będę wspomagała pamięć Brazilijczyka. W każdym razie coś tam pamiętamy? Wiecie Państwo, to... Jacek Kubis, Kasia Wendelka, Iwonka, ty myślisz, Lidia Przełaj. Czy ja mam w głowie ten oświec? Nie myślę, ale pamiętam. W każdym razie na pewno trzeba tych osób powiedzieć. Proszę. Spada na mnie dość ciężki obowiązek, bo szumnie zapowiadany przez przedmówców, że ja mam taką szeroką wiedzę, tak, umiejętności, tudzież jeszcze tam, nie wiem, pamięć. Otóż nie, no ja nie pamiętam. Ja raczej jestem impresjonistą, jeżeli chodzi o sprawy towarzystwa. Bardziej pamiętam emocje, bardziej pamiętam atmosferę, taką fajną atmosferę. Chociażby teraz wspomniany był Tadek Eysmon, jego hacjenda w Molędzie. Modlicy. Dlatego, że to jest po sąsiedzku z moją wioską, gdzie mieszkam. Także stąd wiem. Tam cudownie chodziliśmy z Witkiem. To nie były tylko genealogie. To było potem i zmywanie garnków. To były spacery po lesie, to było strzelanie swojej wiatrówki wicy. Naprawdę to są takie rzeczy, które bardzo łączą, bardzo wiążą. Bo poza tym, że łączy nas wspólna pasja, to tak jak tutaj ona mówiła, nie pytaliśmy się, kto czym zajmuje się prywatnie, kto co robi, gdzie pracuje. Byliśmy wspólnie, tworzyliśmy taką fajną grupę. Mogliśmy pokazać ludziom na zewnątrz, że można jak się chce wspólnie pomagać. Natomiast początki to były na PL-SOC genealogia tak naprawdę, to był czas internetu. Ja nie mówię, że początki genealogii, bo ja na genealogię równie dobrze pamiętam, jak Eliza mówiła, że latała z notatnikiem i spisywała ręcznie. Ja tak samo latałem do biblioteki, wojewódzkiej biblioteki publicznej, czy do archiwum.
siedziałem godzinami, przepisywałem ręcznie, w domu się to przepisywało na papiery, póki nie pojawiły się komputery. Ale nie o tym, bo o historii genealogii, o postępie można by w nieskończoność. Tu widzę również księdza, gościłem wielokrotnie w archiwum. Natomiast początki no to były takie nieśmiałe historie, mówię, PL socgenealogia, był big dysk, który się pojawi, a podobny do Piotra Skrzyneckiego, nie mylić, że on zmartwychwstał. Tutaj mówię o Grzegorzu Mendyce z Wrocławia, który nam u nas zagości. To był Piotrek, który też się pojawił. Jacek Kubis, wspominany kilkakrotnie tutaj. Nie wiedzieliśmy, kto z jakiego miasta, bo to była taka przyczepka, ja nie wiem, czy pamiętacie takie listy, nie pamiętam, jak to się tam formalnie nazywało, nie jestem informatykiem, to by mnie Kwicy pewno wsparł. I tam się skrzyknęliśmy, aż kiedyś w pewnym momencie Kasia Genderka powiedziała, no to chłopaki, no to policzcie się, może byśmy coś razem zrobili. Tak, ile jest nas tutaj z tych okolic Łodzi? To były Skierniewice, Kasia była Pawianice bodajże, Jacek Kubis wpadł do mnie, ja jeszcze na Piotrkowskiej mieszkałem, gdzie notabene mieliśmy jakieś tam u mnie w biurze jakieś spotkania tam. Nie, pierwszy adres tam był, towarzyszy. Do dzisiaj jest adres u mnie w biurze. Korespondencja a propos przyszło z Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, coś mam w samochodzie. Listonoszem. Proszę Państwa, dużo by mówić o tych początkach, ta kresowa, spotkanie u mojego przyjaciela z restauracji Krokodyl prowadził, Piotra Krajewskiego, gościliśmy kilkakrotnie bodajże, potem w piwnicach tam, u plastyków, tego było naprawdę dużo. Trzeba by było przypomnieć jeszcze parę nazwisk, no, o Aurelii mówiliśmy tutaj, świętej pamięci, która też bardzo dużo wniosła do O Witku bardzo mało mówiliśmy, a Witek... On nie był w pierwszym zarządzie, ale potem wystartował bardzo. Znaczy bez Witka nie byłoby, nie zaistnielibyśmy, bo dzisiaj młodzież mówi, jak czegoś nie ma w internecie, to nie istniejecie, tak? Nawet mnie ostatnio też już do Wiki ktoś tam wrzucił, już jestem, czyli syn mój powiedział, ojciec, nareszcie jesteś. Także w Wikipedii, jak już jesteś, to już jest dobrze. Natomiast Wicy rzeczywiście, Wicy tworzył pierwszą stronę, pomagał mi, zakładaliśmy, nie wiem, czy mówiłaś o projekcie, bo ja trochę tam latałem, bo książki podglądałem. Kupnę mi projekt polewnik. Projekt polewnik. No to jest tak sztandarowa rzecz, że... Też dostępna na stronach, poprzez strony TGCP, to jest projekt, ja tylko przypomnę, spisywania inskrypcji nagrobnych, czyli nie tylko nagrobnych, ale wszystkich upamiętniających memoratywnych inskrypcji. Osób, które zginęły w czasie działań wojennych, pierwszą wojnę światową. Największy chyba projekt w tej chwili na pewno w Polsce, jeżeli nie w Europie, bo nawet te inne są, opierają się na archiwaliach, a to jest zupełnie co innego. My robimy inwentaryzację fizycznych napisów, a nie spisujemy. Pracują dla nas nauczyciele z dziećmi, księża z różnych odległych parafii, którzy gdzieś tam chodzą, znane osoby, mniej znane osoby, przewodnicy, nieprzewodnicy. Naprawdę mnóstwo osób dla nas pracuje. Niektóre małżeństwa, ja pamiętam, pisali do mnie, że biorą urlopy, jeżdżą po Polsce, wyszukują cmentarze pierwszowojenne i spisują to wszystko. To nie tylko cmentarze, bo na ziemiach tak zwanych odzyskanych są pomniki każdej wsi. Gdzieś tam z tymi nazwiskami osób, które poległy. To jest duża zasługa Witka. No, trzeba pamiętać też o osobie, która też sporo wniosła, z którą miałem przyjemność pracować razem, o Asi Gajderowicz, z którą robiliśmy projekty dotyczące sztuki sepulkralnej, nagrobnej. Wprowadzaliśmy w tajniki tej małej architektury i symboliki, która dzisiaj jest mało czytelna, a kiedyś dla ludzi nie stanowiła żadnego problemu. Także Asia też tutaj nieobecna jest, ale też bardzo dużo wniosła. Nagadałem, niewiele wam powiedziałem, bo tak naprawdę skrócić, tak,
Zobaczcie, ja jeszcze trochę porozmawiam. 10 lat zawrzeć. Muszę po prostu jeszcze wspomnieć o dobrej współpracy z archiwami. Przed sobą mam tutaj pana dyrektora Archiwum Łódzkiego. Ja jeszcze pamiętam Piotrkowa, dawne czasy. To jak już tak już jak się pamięta, to że jest niedobrze, nie? Ale naprawdę ta współpraca, poza tym, że Eliza tutaj jest tym łącznikiem, taką platformą, że tak powiem, tym zaczynem głównym, ale z panem dyrektorem układa się wszystko naprawdę super. Z innymi instytucjami również, czy z archiwum diecezjalnym, ale bez tej... Znaczy powiem tak, ja mnie jedno cieszy, że genealogia, bo dla mnie genealogia to nie jest to, co my robimy. To jest historia rodzinna. Ja zawsze się będę upierał, że to my jesteśmy historykami rodziny. To jest trochę szersze pojęcie niż genealogia. Bo genealogia to jest wycinek nauka pomnicza historii. Wiadomo, to są ludzie, którzy tworzą bardzo poważne prace naukowe. To jest moja... Nie chcę powiedzieć... wiodąca osoba, która, mówię o pani profesor Alicji Szymczak, która jest moją recenzentką mojej nieskończonej jeszcze książki i jej małżonek profesor Szymczak, to są genealogi dla mnie. A my jesteśmy historykami rodziny. Ale ponieważ to środowisko zaczyna nas zauważać, ponieważ jesteśmy przydatni, ponieważ robimy w skali kraju o wiele więcej niż robią instytucje, które dostają milionowe dotacje. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Robimy bez pieniędzy, tak naprawdę bez pieniędzy, robimy indeksację, która idzie w miliony. Robimy zdjęcia, które idą, nie wiem czy NAC ma tyle, co nasze wszystkie bazy łącznie. Ja tu mówię o Tomkuniczu, o wszystkich innych bazach, o Polskim Towarzystwie, o metrykach na portalach, o tym, co znajduje się w zbiorach poszczególnych towarzystw, o tym, co jest tutaj, widzę, u Ciebie w Częstochowie, gdzie miałeś świetne relacje jeszcze z księdzem profesorem Rzeźlakiem, który dzięki niemu też się publikowałem tam w Waszych periodykach. No, to jest istota takich towarzystw. Dla mnie najważniejszym osiągnięciem to jest poza tym, że jest konsolidacja ludzi, których łączy wspólna pasja, to jest przekonanie instytucji zewnętrznych, państwowych, różnego rodzaju, ja już nie będę wymieniał jakich, że warto nawiązywać kontakt i warto traktować dość poważnie tych wariatów, którzy siedzą i latają tam po archiwach, po cmentarzach. Na przykład jak gdzieś tam jadę do Nowego Miasta, to pierwsze co robię, to oczywiście odwiedzam cmentarz. Tak jakiś dziwny napięk, tak? No, i kościół, to są te dwie instytucje, a później tam oczywiście jakieś inne rzeczy. To jest to osiągnięcie 10 lat, że jesteśmy zauważalni, w środowisku, w Domu Kultury, w instytucjach. Już wiem, mam skrócić, bo czas nas goni. Dobra, nie, to fajnie. Ja dziękuję w takim razie. Proszę. Chcemy też podziękować najstarszych członków naszego towarzystwa, którzy jednocześnie wnoszą istotny wkład, taki widoczny, wizualny. Na początek pani Henryka Żyndul. Dostępne w Łódzku. Że ta
Państwa kościoła. Wtedy jeszcze daleko było do internetu i właśnie na tych mikrofilmy z książek lekarnych to oczywiście sporo przeglądałam, natrafiając na nazwisko, które rzeczywiście tak pospolite jak nazwisko Smith, to nasz Kowalski, więc wiadomo, że zanim znalazłam tego prawdziwego, tego mojego, to musiałam bardzo dużo spisać, jak natrafiałam i później tak mój, nie mówi, jak okrzesny występ, a może to właśnie mój, biegiem pasuje. I w ten sposób doszłam do tego prawidłowego mojego przodka. I teraz jestem na etapie zamknięcia to, co mi się udało uzbierać. To znaczy nie zamknę tego całkowicie, bo to się nigdy nie skończy. Jeśli się jeszcze natrafi na gdzieś, to dopiszę. Ale czy po prostu z uwagi na to, że mój czas mnie goni, ja nie mogę sobie pozwolić na rozdzielanie i zostawienie tego, bo nie wiem jak to z tymi moimi potomkami, czy się ktokolwiek tym zajmie. A jak będzie gotowe, no to mam nadzieję, że nie wyrzucą. Ktoś się znajdzie, to się tym zajmie. W tej chwili udało mi się zamknąć, to znaczy nie do końca, bo czysty kartek jest w tym albumie zostawiony. Ojczyste rodowe nazwisko i ze strony babci i w tej chwili jedno i drugie miejsce jest na etapie do takiego porządkowania i wydrukowania. Poprzez to, że w tej chwili jest ta możliwość generalową naszym polskim z Litwy, nawiązanie kontaktu z Litwy i z Białorusi i z Ukrainy, ponieważ mój mąż pochodzi z Wilna. Widział tylko jak ma na imię dziadek i na tym cała jego wiedza. Mój mąż przybył do Polski w 1946 roku, mając lat 14. Więc tylko nie wiedziałam. A teraz udało mi się właśnie z męża strony dla moich synów, no bo mam synów, więc owszem, ich interesuje genealogia mojej rodziny, no ale zwłaszcza z uwagi na nazwisko ważniejsze jest w tej chwili Polska. Udało mi się nawet dotrzeć dzięki tym aktom, które właśnie są, jest możliwość przez internet uzyskania wiedzy o Polsce. Także nawet udało mi się do racza dziadka jego męża. Pani prezes przypomniała, że żeby było, nie wszyscy Państwo wiedzą, że brałam udział w programie dotyczącym historii Wielkiego Białoruskiego jako świadek historii. To jest filmy dokumentalne Linie 41. Uwagi na to, że ja jako dziecko jeździłam przez getto ludzkie, tylko Chodorkowa. W związku z tym wzięłam udział w grupie. Był taki temat życie dziecka w czasie roku. No ponieważ napisałam, zabierałam nawet drugą nagrodę,
i później po 18, jeszcze tam po 28 latach, szukając materiałów do tego filmu, natrafiono na ten moją chorę informację dotyczącą dlatego z tego względu mnie zaproszono jako uczestnika historii. Jan Kantych-Szanowski. Co się nie dzieje, Janku? Tutaj nie dociągnę. Ja jestem jednym z tych, którzy mieli odczyty o historii Łodzi, o innych historiach po forum naszego stowarzyszenia. Szczególnie zainteresowało naszych członków historię Łodzi, ta książka, którą napisano. To jest ciekawe, jak ona powstała. Otóż wiedząc, że jestem wielkim miłośnikiem Łodzi, moja wnuczka przyszła do mnie któregoś dnia i mówi: dziadku, czy wiesz coś o Łodzi? Wiedziałam, że ja wiem, bo mówi, musisz mi pomóc, dlatego że na lekcji historii, na lekcji wychowania w szkole nauczyciel próbował coś powiedzieć o Łodzi i tak naprawdę niewiele wiedział. Niewiele wiedział, ale to co mówił, to też byłby bzdury. Poprosiła mnie, abym napisał coś przygotował. Nieopatrznie podjąłem się tego i przez 3 lata nie istniałem w ogóle w domu. Przez 3 lata taką książkę napisałem. Książka jest dosyć ciekawa. Tak przynajmniej jest ocena między innymi pana Bolesławskiego, który z rozmaństwem będzie miał kontakt. I książka była w sprzedaży w księgarni Nike na Andrzeja. W tej chwili przygotowywane jest drugie wydanie angielskie. I myślę, że do końca roku się ukaże. Wydaje mi się, że jest rzeczą niedopuszczalną, że Łodzi w szkołach łódzkich w ogóle nie mówi się o historii Łodzi. Jak można wychowywać patriotów łódzkich, kiedy tak naprawdę nikt o tej historii Łodzi nic nie wie. Nie tylko starszy, nic nie wie. Ale młodzież, jeśli w ogóle nie uczy tego, uważam, że powinniśmy my jako towarzystwo wejść z taką inicjatywą, aby takie działania, taki przedmiot programu nauczania łódzkich szkół powstał, jest to niezbędne. Ja kocham Łódź i dla mnie jest to sprawa pierwszej wagi. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Składają członkowie i sympatycy PGCP. I od nas, prowadzących, prośba, my tę laurkę położymy na stole, żebyście wszyscy Państwo się na niej podpisali. A teraz prosimy o zabranie głosu naszych gości. Bardzo proszę pana dyrektora Zawiskiego. Też nie chciałbym, żeby to było tak bardzo oficjalnie, bo 10 lat kontaktów powoduje, że praktycznie się przyjaźnimy dosyć, że tak, mam nadzieję, że się przyjaźnimy. Geonaudzy na pewno wiedzą, że początki jakby współpracy między, nazwijmy to, Państwową Służbą Archiwalną a towarzystwami genealogicznymi w całym kraju były dosyć trudne. Część z Państwa pewno brała udział, albo przynajmniej słyszała o takim spotkaniu, które miało miejsce chyba w 2008 roku z naczelnym dyrektorem Archiwów Państwowych w siedzibie Agadu na ulicy Długiej, w pięknej sali konferencyjnej tego roku. I tam była taka dyskusja, która w pewnym momencie już temperaturę miała dosyć ostrą, bo Państwo mieliście jakieś oczekiwania, a archiwa się tłumaczyły, że to nie tak działa. Archiwa troszkę inaczej funkcjonują i Państwa oczekiwania są powiedzmy zbyt daleko idące, o, tak nazwijmy, eufemistycznie. Archiwa nie są na to przygotowane technicznie, materialnie, organizacyjnie. Bo przypominaliśmy Państwu, że archiwa to nie tylko Państwo, to nie tylko zbiory akt metrykalnych, materiałów do dziejów genetycznych, do badań genetycznych. To są także dokumenty innej proweniencji, o innym charakterze i przeznaczone także dla innych badań. W związku z tym, że nie możemy się koncentrować tylko na genologa. Ja tam też, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, brałem trochę udział w dyskusji. W każdym razie
Państwa jako oczekiwania przyjmowałem z dużą rezerwą. To się przyznaje. Ale najpierw był jeden wyłom, potem drugi wyłom w sąsiednich archiwach. I zacząłem się tak przyglądać, a może jednak można jakoś się dogadać. I tutaj już wspominana i pani Eliza, pani też już mówiła, przychodziła pani Eliza i była ogólnie męczącym klientem. A to pani, no a to kiedy, to kiedy? No a to coś zaczniemy, ale zaraz muszę pomyśleć, to nie jest najłatwiej. Czym rzecz jest? Archiwa, jeżeli dokonują kopiowania dokumentów i umieszczają na przykład Szukaj Archiwa w tej stronie prowadzonej przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, to te kopie są wykonywane w tak zwanych TIFA, czyli w tych ciężkich plikach. Bo to są kopie zabezpieczające. One mają stanowić wzoranie 1 do 1, tak tu prośmy, w przypadku, kiedy by oryginał zginął. Zginął, to jest zgubiony, zniszczony, zalamowany. Natomiast Państwa oferta była tak, dokonamy kopii, ale w JPEG-ach, czyli w tych leciutkich plikach, przeważnie aparatami fotograficznymi, nie skanerami. Dla nas to było nieprofesjonalne. Ja mówię, jak ja myślałem, jakie to było, jakie było to myślenie. Natomiast przyglądając się archiwum Miasta Stołecznego Warszawy i Kielcom, słuchając ich, ja mówię, nie, te kopie, te lekkie kopie, to są kopie zabezpieczające. One zabezpieczają oryginały przed wyciągnięciem z magazynu, czyli chronią. No może nie 1 do 1, ale już Państwo, użytkownicy, nie dostajecie dokumentów do ręki, więc nie ma tak możliwości poplamienia, rozdarcia niechcącego, uszkodzenia, odłożenia nie na to miejsce, na półkę, gdzie spełniają swoją rolę chroniącą. I bardzo dziękuję w tym miejscu pani Elizie, że tak wytrwale 2 lata mnie męczyło. A jeszcze tak już kończąc, bo tam wszyscy czekamy przerwy. Geoanalogzy są bardzo skuteczni, nie tylko modowani na swoim interesie. Ja chciałbym tu wspomnieć, myśmy panią Aurelię nazywali ciocią Aurelią, to z powodu programu prowadzonego przez kolegę Fonczerka, pana Waldemara Fonczerka, czyli program telewizyjny, i tam występowała jako ciocia Aurelia. Ciocia Aurelia była naszym stałym klientem, prawie że rezydentką. A teraz rezydentką jest pani Eliza. Przechodząc kiedyś, schodząc z pierwszego piętra do swojej kancelarii archiwum na parterze, pani Aurelia się ubiera, wychodzi. Przepraszam panie dyrektorze, ale pan za... czy nie można by tu powiesić lustra? Ja prezentuję się tak, no w następnym tygodniu patrzę za lustro. Prosta rzecz, tak, no czarnia, kobieta nie może na ulicę wyjść. W postaci nieuporządkowanej, także ciocia Aurelia była bardzo skomplikowana. Dobrze, przechodzimy do części oficjalnej. Szanowna pani Iwona Łotaszyńska, prezes Towarzystwa Geologicznego Centralnej Polski, geonalodzy, pasjonaci historii, dociekliwi poszukiwacze familijnych dziedzin. Szanowna pani prezes. Cóż znaczy 10 lat wobec wielowiekowej historii narodu, którą zgłębiacie w codziennym, mozolnym trudzie? Choć metryka istnienia towarzystwa jest krótka, została jednak naznaczona poważnymi osiągnięciami, które służą współczesnym Polakom i będą pomocne kolejnym pokoleniom. W tym ważnym dla nas momencie chciałbym życzyć wszystkim generałom spod znaku Centralnej Polski powszechnego uznania za wasze starania w dziele kształtowania naszej wspólnej świadomości, dokonywania wciąż nowych odkryć, niezapomnianych doznań w bezpośrednich kontaktach z rodzinną historią, ciągłych inspiracji i niesłabnącego entuzjazmu w dążeniu do poznawania prawdy. Ad multos annos, podpisano Piotr.
No. A tak nie ma okiem, żeby Państwo, żeby Francuz powstał nowy obiekt archiwum państwowego w Łodzi, bo cały czas spełnić prawdę jest rozkazany, ale finał. Nie ma, ale to archiwum już do tego przyjęcia. To czas płynie do innych grup, to jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Jędraszewskiego, prezesa Wielkopolskiego Żołnierstwa Wojskowego. Drodzy jubilaci, w imieniu Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego z Miasto na ręce pani profesor składam po chwilę młodszym bratom, po chwilę to o rok młodszym, bo od naszych a mówię chwila, bo generalny rok to jest rzeczywiście chwila. I w imieniu członków Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego pragnę życzyć Wam wielu. I teraz będzie tych wielu się powtarzało kilka razy. Wielu cennych projektów genealogicznych. Słuchajcie, słuchajcie. Wielu odkryć i następnych badań. Wielu nowych, aktywnych i pracowitych członków. A obecnym członkom i sympatykom Wtegenie Ustalicego Specjalizmu w dalszej pracy i wiele zdrowia. Dziękuję. Jeszcze nie koniec. Tutaj pamiątkową książkę o kresach. Powiedzmy, że ulubiony temat w tym towarzystwie i dlatego pozwoliłem sobie. Teraz poproszę przedstawicieli Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Piotr Szczepelski. Państwo, ostatni jubilaci. Proszę Państwa, ponieważ przyszłym jest udział jako przedstawicielom i złożyć tutaj życzenia najlepsze na liście przewodniczącej Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski, Jarosława Kaczyńskiej. Proszę Państwa, że odczytam życzenia, które są napisane przez naszego prezesa, pana Wójta Szefa. W imieniu Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego składamy najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje z okazji święta, jakim jest jubileusz 10-lecia Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski. Jest nam bardzo miło, że zaangażowanie i starania Waszych członków przynoszą tak obfite owoce na gruncie genealogii. Życzymy dalszych sukcesów, również niegasnącej wytrwałości w dalszych działaniach badawczych na polu genealogii. Proszę Państwa, pozwólcie, że parę słów jeszcze powiem od siebie. Zaledwie dwa lata temu nasze towarzystwo obchodziło jubileusz 10-lecia. Tak jak przedmówca powiedział, rok czy dwa lata jest to bardzo dużo genealogii i muszę powiedzieć, że ten czas bardzo szybko minął. Dwa lata temu gościliśmy, proszę Państwa, przedstawicieli i Wąbę również u nas w Krakowie i te więzi pomiędzy
I te więzi genealogiczne, jeśli chodzi o Kraków i o Łódź, są rzeczywiście dość mocne. Chcę jeszcze powiedzieć, że stosunkowo niedawno, bo dosłownie może miesiąc temu, jeden z naszych członków był na Kresach. A jako że temat kresowy dla Iwonki jest bardzo ważnym tematem, więc pozwólcie Państwo, że słów parę powiem na temat tego wyjazdu. Mianowicie był na Wołyniu w miejscowości, tenże nasz członek w miejscowości Kostiuchówna. Tamże, proszę Państwa, w 1916 roku odbyła się jedna z największych bitew polskich legionów. I są tam groby polskich legionistów, których opieką zajmują się harcerze łódzcy. Można powiedzieć, że te ze Zgierza Łódzkie, ale łódzkie również towarzystwo kresowe również się tym zajmują i harcerze również. Wobec tego te kontakty pomiędzy Towarzystwem Genealogicznym Centralnej Polski w Łodzi, jak w Małopolskim są takie dość ścisłe, prawda? I te kresowe tematy zarówno w Towarzystwu tej Iwonki są bliskie w sercu, jak i również tematy genealogiczne, kresowe Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Jeszcze tylko chcę powiedzieć, co to za prezent, żebyście Państwo zobaczyli. Proszę Państwa, jest to, jako że jesteśmy z Krakowa, to jest gospodarka Galicji, proszę Państwa, w 5 tomach z lat 1772-1867. Rzecz dość świeża, bo wydana w 2015 roku. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. Mam nadzieję, że te pozycje przydadzą się Państwu na pewno. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ja jeszcze napomnę, że Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne zrobiło bardzo ciekawą wystawę. Nie powiedziałaś nic na ten temat, ale ta wystawa to powinna pójść troszeczkę, może nawet do Łodzi zapytać na króciutko, bo pokazuje historię kresu tego, co tam się aktualnie dzieje, historię mieszkańców Polaków, którzy tam pozostali, no w bardzo ciekawy sposób. Także jak pomyślicie, może coś tam jest. Teraz bardzo proszę panią Jolantę Górniacką, prezes Stowarzyszenia o Polsce Genealogii. A śląskie za nim. Jak śląsko się przytula się do opolskich genealogów, Śląskie Towarzystwo Genealogów. I wszyscy członkowie stowarzyszenia. Z okazji dziesięciolecia działalności Towarzystwa Genealogicznego Centralnego członkom i zarządowym składamy wyraz uznania za waszą uchwałę w działaniu na rzecz grup genealogii w Polsce i życzymy, aby przyszłe projekty realizowane przez wasze towarzystwo przyniosły jeszcze więcej satysfakcji, a podziękowaniu mamy dla was książkę składającą się z pocztówek książka opolskiego i tam bijących się w biurach też w Wojewódzkiej Biblioteki Krajowej, którą stale też jeszcze Moniczka, mogę się poprosić? Monika, ponieważ nie dodała do nas na konferencję, więc została służona na chwili, ale pewien Marius, dobra, Jona ostatnio, coś nam tutaj wrzucił i powiedział, żeby tak ścichł. Yes, yes.
Bardzo proszę pana Jacka Tomczyka, prezesa Towarzystwa Genealogicznego Świętokrzyskiego. Dzień dobry państwu. Ja bez dyplomu i bez prezentu, ale dlatego, że czuję się bliźniakiem Towarzystwa Łódzkiego, my zarejestrowaliśmy się 5 dni wcześniej. Pracujemy prawie, że na tym samym terenie, bo zakażamy chociażby się z Jan. My jesteśmy sąsiadami. Natomiast muszę powiedzieć taką refleksję, że się często nie wydają, to co mi słychać? Co chcecie znaleźć? Tym najbardziej, jakie to jest hopy? Tym najbardziej utwierdziłem, odpowiadam, że moje hopy to jest zaczekanie z taksy i szpania w męczarzu. Żeby cokolwiek dowiedzieć się, odpowiadam, którzy są tam już razem. Jeżeli chcą wiedzieć coś więcej, to nie tylko kolekcjonuję znaczki w tym momencie, więc mamy ludzi, którzy tworzą ten region, tą wioskę, tą ulicę, ten dom. Dobra, tak pozbieramy, to chcemy o nich coś wiedzieć. Budujemy ich historię, żeby tą historię zbudować. Potrzebne są towarzystwa genealogiczne, takie jak wasze. Tyle ja dostałem pomocy, opisując ludzi, którzy byli dla mnie ważni, tylko dzięki wam. I na to dziesięciolecie za to wam bardzo, bardzo dziękuję. Tyle. Bardzo proszę pana Mariana Franciszka Nowaka, prezesa Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Dzień dobry państwu. Reprezentujemy z kolegą sekretarzem zarządu Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. No, jest nam bardzo miło, że możemy gościć na tym jubileuszu i też poznać tutaj państwa, jeśli chodzi o Towarzystwa Genealogiczne z całej Polski. Szanowna pani prezes, pozwolę sobie odczytać tu życzenia przygotowane. Z okazji dziesięciolecia Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski pragnę w imieniu władz i członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego złożyć na pani ręce dla stowarzyszenia najlepsze życzenia jubileuszowe. To wyjątkowa chwila do gratulacji i wyrazów uznania dla licznych dokonań towarzystwa na przestrzeni tej czasowej dekady. To okazja do podkreślenia i zaprezentowania osiągnięć we wszechstronnej działalności stowarzyszenia na rzecz pogłębiania wiedzy historycznej i genealogicznej społeczności miasta i regionu, dbałości o tradycję i pamięć historyczną. Niech więc będzie mi wolno wyrazić państwu wielki szacunek i uznanie, licząc, że w kolejnych latach nawiążemy dobrą współpracę z Towarzystwem Genealogicznym Centralnej Polski, by myśl słów biskupa Jana Długosza, cny ludzi pamięć zmartwych i długowieczną pomroku okrytych wydobyć popiół. Życzymy wszystkiego najlepszego. Mamy tutaj na pamiątkę nasze wydawnictwa, czyli rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego i publikacje dane w ramach biblioteki o tej. Wszystkiego dobrego. Pani Anna Poznań w imieniu Zarządu Zagłębiowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Dzień dobry państwu. Przyjechałam tutaj do państwa Małpką Grupką z Zagłębiowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Siedzibę mamy w Dąbrowie Górniczej w Muzeum Miejskim Sztyganka. I bardzo nam miło, że do waszego towarzystwa tutaj dotarliśmy. I pozwolę sobie tutaj przeczytać kilka słów od pani prezes. Z okazji 10. rocznicy powstania Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski na ręce pani prezes
Iwony Małtaszyńskiej składamy wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę w propagowaniu genealogii i historii rodziny. Życzymy dalszych sukcesów i owocnej współpracy między naszymi towarzystwami. I podpisała pani prezes Zagłębiowskiego Towarzystwa Genealogicznego Elżbieta Kniezec. Bardzo proszę teraz nieformalne Stowarzyszenie Warszawskiej Genealogii. I tutaj moja drobna uwaga, ponieważ ja na co dzień mieszkam w Warszawie. W tej grupie też jestem. Natomiast dużo wcześniej zostałam członkiem Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski. Koleżanki mi usiłowały tutaj podpuścić, ale ja się nie dam. One dzisiaj mówią. W takim razie w imieniu nieformalnej grupy warszawskich genealożek przyłączam się do wszystkich życzy. Teraz to jesteś. Przyłączam się do tych wszystkich życzeń. Składamy też najlepsze życzenia. Przede wszystkim, żeby wam było słodko. I tu jest od nas piernik dla towarzystwa. Ja dam. Ja jestem oprzyjmie pytana, ale to trzeba na szczycie podpisać prezydenty i życzenia i są. Ja stoję w nic. Bardzo teraz proszę pana Krzysztofa Oklińskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Bajdowa. Jestem dzisiaj tutaj w szczególnej roli, podwójnej, dlatego, że jestem od wielu lat członkiem Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski, jednocześnie członkiem Towarzystwa Miłośników Budowa. I składam te życzenia niejako od siebie dla siebie. Pozwolę odczytać. Szanowna pani prezes, w dziesięciolecie działalności waszego towarzystwa składamy zarządowi i członkom towarzystwa serdeczne gratulacje i życzenia. Składamy jednocześnie serdeczne podziękowanie za to, że mogliśmy w ostatnich latach zapoznać się z nowymi dla nas normami i problematyką działań towarzystwa i korzystać z niej jako cennej inspiracji dla naszej działalności. Słowa uznania przekazujemy za to, że stanowicie dla nas przykład efektywnej pracy, bardzo użytecznej dla historii, rodzin, a także zbiorowości. Pasjonujące działania waszych zainteresowań i badań to także wkład na rzecz odkrywania i upowszechniania wiedzy o nieznanych dotychczas sztafetach pokoleń, to trwały wkład w utrwalanie dziejów nie tylko lokalnych społeczności. Serdecznie życzymy członkom towarzystwa satysfakcji z rezultatów waszej dziesięcioletniej działalności oraz dalszej wytrwałości w kontynuacji tego pięknego dzieła przez kolejne dziesięciolecia. Dziękuję bardzo. Oczywiście,
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Wojciecha Jędraszewskiego w imieniu Pieńków. A gdzie on się podziałał? W imieniu Pimki, Pimki to jest skrót od powietrzu i pokądzieli. Bardzo tajna grupa. Powstała chyba z 8 lat temu. Tutaj Waldek kiwa, bo też należy. Ramba. Każdy ma swoje przezwisko. I również życzymy, a szefową jest Jola Sacakiewicz. Nie ma roli. Tak, tutaj jest pani sekretarz, która koordynuje każde spotkanie, przyjmuje, żeby zdjęcia były grupy. I również przekazujemy wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Pimpek jest jeszcze większy, proszę. Pimpek następny, Pimpek następny, Pimpek tam. Gdzie jeszcze Pimpek? I tam. Tam Pimpek. Jak tajne, to tajne, to co? O, tam jest Pimpek. Znaczy, czy Pimków nie jest tak malutko? No jest więcej. Się nie ujawniają. Dziękujemy bardzo. Przekazuję Państwu. Od Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego otrzymaliśmy list gratulacyjny. Zarząd Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego w imieniu swoim i członków Towarzystwa na ręce pani prezes zarządu Iwoni Ławdaszyńskiej, wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski z okazji jubileuszu dziesięciolecia składa najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Podjęte inicjatywy Towarzystwa są dobrze znane wszystkim genealogom, a z ich wyników korzysta wiele osób. Życzymy kolejnych sukcesów i jeszcze lepszych następnych 10 lat. Michał Jan Marciniak w imieniu prezes Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego. Warszawa. No, data 27 października. To już czeka. Ale momencik, momencik. Przepraszam bardzo. Ja imieniu gospodarza tego obiektu, pana dyrektora Jacka Sokarskiego, miło na państwa gości. Chciałabym na ręce pani Iwony, dla wszystkich państwa, członków Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski złożyć gratulacje. Nie będę czytała listu, bo tu wszystkie życzenia, które z państwa spadły, są jak najbardziej adekwatne. Chciałabym w imieniu również swoich życzyć dalszych sukcesów, 20 lat, energii i tej pasji oraz tych wielkich oczach w momentach, kiedy państwo ostro działacie. Bo ci państwo naprawdę szaleją. I wszystkiego dobrego na następne lata. I oczywiście na wszystko. Tak jak już powiedziałem, to już czeka, ale mimo wszystko wytrzymamy chyba jeszcze parę minut. Zapraszamy wszystkich na parter, na schody przed głównym wejściem do wspólnego zdjęcia. Dobry Państwo, ja już tutaj miałem przyjemność w Towarzystwie Genealogicznym Centralnej Polski gościć. No, parokrotnie, bo chociaż było takie właśnie spotkanie. I na takie spotkanie zatytułowane Mam Waszczewski podróżnik, fotograf i odkrywca starożytnej Samarkandy. Chciałbym zaprosić z jednej strony członków Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski, a także
osoby zaciemnione. Otóż reaktywowany został taki festiwal, który się nazywa chyba Media Travel. Media Travel, będzie to się odbywało w ostatni weekend października i w ostatni czwartek października o godzinie 20 zapraszam tutaj niedaleko do Centrum Kultury, to się nazywa chyba EC1, ja jeszcze nie mam tych nazw, czyli do EC1, czyli do dawniej elektrociepłowni. Czwartek 26 o godzinie 20, taka kwina dosyć pora, a ponieważ z nami są osoby, przedstawiciele Zagłębiowskiego Towarzystwa Kinologicznego, to także chciałem podziękować tutaj za inicjatywę, ale także za naszą współpracę, bo z Zagłębiowskim Towarzystwem Kinologicznym spotkamy się 9 listopada, też na wykładzie prelekcji poświęconej genealogii rodziny Płaszczewskich z naciskiem na podróżnika Leona Płaszczewskiego. To spotkanie, a dziękuję pani prezes, teraz cisza troszkę zapadła, więc gratulacje dla pani prezes i bardzo dziękuję za naszą dotychczasową współpracę, bo miałem przyjemność tutaj już u państwa mieć kilka wykładów i może coś znowu przygotuję. Ale pomyślałem sobie, że ja z Łodzią chyba już miałem wcześniej do czynienia, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, na początku lat 90. chodziło takie czasopismo niewielkiego formatu, nazywało się Hopper. I ja bym, ponieważ mieszkam całe życie w takiej wsi tutaj 160 km na wschód, czyli w Warszawie, pomyślałem sobie, że a to Hopby wychodziło w Łodzi, to pomyślałem sobie, że redakcję Hopby może, no mówię, bo tam ciągle pisali o monetach, broni, obrazach, nie wiem, czymś, żeby oni napisali o genealogii. No i wtedy właśnie po raz pierwszy, 25 lat temu równo, taki artykuł w tym Hopy o mojej rodzinie i genealogii się ukazał. Myślę, że trzeba promować genealogię wszędzie, gdzie tylko się da. Być może jeszcze nie narodził się ten, który kiedyś zapuka do twoich drzwi o historię twojej rodziny. Poproszę, to jest moje własne motto, wymyślałem. Dziękuję bardzo za